żadnym gronie, ale myślę, że to nie przeszkodzi nam w ciekawym spotkaniu. Witam Państwa w pracowni Duży Klub, na spotkaniu organizowanym przez pracownię etnograficzną. Będzie to prelekcja po prostu tłumaczenia zapisanym. Nie tylko bloki, tylko dolne wyniki przedsiębiorczość i trudno dzielić z pokazania. Poprowadzona przez Aleksandrę Turowską, doktorantkę z Instytutu Etnologii, Antropologii i Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego w Poznaniu. I taka formalna mała prośba, jeśli Państwo mogą się wpisać na listę obecności, to jest nam przydatne do celów rozliczeniowych, a jeśli ktoś chce dostawać informacje na naszym spotkaniu, to może również zostawić swój adres e-mail. I ostatnia formalna informacja, to spotkanie jest sponsorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Także zapraszam. I oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za Państwa obecność. Cieszę się, że ktoś tutaj, że jesteśmy w tym gronie zainteresowani miastami Rosji i Rosją w ogóle. Ja dzisiaj chciałabym opowiedzieć trochę o swoich badaniach, które właściwie tak naprawdę na dobre się dopiero zaczynają. W teren wyjeżdżam za tydzień w ramach projektu, który tutaj formalnie wypisała, to jest społeczne kształtowanie przestrzeni, a to Publiczny Studium Praktyk Miastotwórczych w Kazaniu. I ja w swoich badaniach zajmuję się wszystkimi licznymi procesami, które można w przestrzeni miejskiej zaobserwować, ponieważ wychodzę z założenia, że miasto można przy pomocy metod badań etnograficznych czy też antropologicznych badać, a przede wszystkim zrozumieć, i że przestrzeń miejska nie jest dana z góry, nie jest wynikiem jakiejś ścielania się jakichś wirtualnych sił, ale praktyk bardzo przeróżnych aktorów społecznych, jak to profesjonalnie w ramach nauk społecznych się nazywa. I to, jak wygląda konkretne miasto, czy jak wygląda przestrzeń w konkretnym mieście, jest wynikiem wielu procesów, w tym także historycznych. I tak jak chciałabym dzisiaj na przykładzie Kazania i na przykładzie swojego rekonesansu, który w tym mieście zrobiłam, pokazać, one się wszystkie ze sobą w jakiś sposób zazębiają. Wiele wynika z drugiego i też jakoś ze sobą współistnieją. Więc zaczynając może od samego miasta, nie wiem na ile Państwu jest ono znane. Ja powiem szczerze, że zanim tam pojechałam, to nie miałam za dużego pojęcia na temat samego Kazania. W każdym razie z pierwszych rzeczy właściwie w każdej rozmowie z Kazańczykami, jaką usłyszeć można od Kazania, to że jest trzecią stolicą Rosji i że jest takim miastem i stolicą takiego regionu na świecie, gdzie muzułmanie i chrześcijanie żyją ze sobą w pokoju. I obydwa te stwierdzenia, trzeba przyznać, Kazańczycy wypowiadają się na temat muzułmanów. No i o co chodzi z tą trzecią stolicą Rosji? No wiadomo, trzecia po Moskwie i po Petersburgu. Jak się okazuje, dość wiele miast pretendowało do tego miana i one nawet, nawet ich włodarze, czy też jakieś tam lokalne elity zamieszkujące te miasta o ten tytuł rywalizowały, ale Kazan był sprytny, włodarze miasta Kazania byli sprytni i ten znak towarowy, bo tak to się dokładnie nazywa, zarejestrowali w rozpatencie, czyli takim organie, który zajmuje się właśnie rejestrowaniem znaków towarowych, co też myślę, że już sygnalizuje w pewien sposób po pierwsze, jakie znaczenie ma takie określenie dla współczesnego miasta Rosji, a po drugie takie zjawisko, które związane jest właściwie ze światowym trendem, który dopadł współczesne miasta, czyli zrobienie z miasta swego rodzaju produktu. I w przypadku takiego produktu
źródłem siły danego miasta, tego ile ono znaczy, jest jego atrakcyjność. A ta atrakcyjność mierzy się w taki sposób, jak wskazywałby stopień, w jaki miasto przyciąga się zainteresowane osoby, czy to mieszkańców regionu, czy to kraju, czy świata i oczywiście też turystów. I taka właśnie strategia kreowania swoistej konkretnej marki Kazania rzeczywiście w Kazaniu od kilkunastu, jeśli nie więcej lat jest realizowana i o tym też bym chciała Wam trochę opowiedzieć, ponieważ to też stanowi punkt wyjścia do moich badań. Do moich badań, w których najważniejszymi pytaniami właśnie jakie stawiam przed sobą jest właśnie jaka jest relacja pomiędzy tymi oficjalnie produkowanymi dyskursami, pomiędzy ideologiami i obrazami oraz szczegółami życia codziennego. Czyli mówiąc prostym językiem, jak miejskie elity, nazwijmy to ogólnie, kreują miasto, wpływa na życie jego mieszkańców, ale też osób, które decydują się na przykład w Niemczech. A o co chodzi z tymi muzułmanami, z tą pokojowością? No to rzeczywiście Kazan jest miastem, gdzie nie wiodącą, ale bardzo ważną religią jest islam, ponieważ jest zamieszkiwany w znacznej części przez Tatarów. Tatarzy mianowicie byli tam w Kazaniu praktycznie od zarania jego dziejów, w tym regionie od zarania jego dziejów, które datuje się na wiek IX, na istnienie takiego, nazwijmy to państwa, jakie była Bułgaria Bałżańsko-Chamska. I to właśnie w IX wieku mieszkańcy tego państwa przyjęli islam. Państwo podbite przez Mongołów w XIII wieku i to przez nich mieszkańcy Bułgarii Bałżańsko-Chamskiej zostali nazwani pierwsze Tatarami. Praktycznie cały czas pielęgnowali swoją nie tylko kulturę, ale też język, ponieważ pierwsze źródła pisane pierwsze źródła pisane, które zostały użyte język tatarski, to też jest właśnie XIII wiek, jeszcze przed najazdem Mongołów. Kazan był też stolicą Hanatu Kazańskiego, utworzonego w 1445 roku. I okres istnienia Hanatu Kazańskiego uważa się też przez lokalnych historiografów za okres rozkwitu kultury tatarskiej. I wtedy też na kazańskim Kremlu, którego zdjęcia współczesne pokażę Państwu w kontekście opowiadania o tym, jak ta przestrzeń stała się, była zmieniana, uległa transformacji w ostatnich latach, też na celach jakiejś tam konkretnej polityki miejskiej. Więc Hanat Kazański został podbity przez Iwana Groźnego w XVI wieku. No i ten okres oczywiście jest w historii Tatarów okresem negatywnie pojmowanym, ponieważ to oznaczało, ponieważ właśnie podbicie tego regionu przez Iwana Groźnego oznaczało rusyfikację, przymusową chrystianizację, podział miasta na część tatarską i część rosyjską i też zniszczenie tego tatarskiego dziedzictwa, które gdzieś tam się ukształtowało. Więc ewidentnie tutaj wśród tatarskich nacjonalistów Iwan Groźny nie jest postacią pozytywną, a wręcz przeciwnie, aż do dekretu Katarzyny II w Rosji, na terenie Rosji zabraniano budowy meczetów, więc siłą rzeczy ta kultura tatarska została zamknięta na peryferię tego regionu. Język tatarski też rozwijał się w
głównie w muzułmańskich szkołach znajdujących się na prowincji, czyli tak zwanych medresach. Raczej kultura tatarska była kulturą dość mocno zdominowaną przez kulturę rosyjską. To jednak nie przeszkadzało Kazaniowi i Tatarom zamieszkującym ten region utrzymywania zarówno swojej religii, jak i języka. I XIX-XX wiek to był taki okres kształtowania się ruchu narodowego i Tatarów, i też zaczął się taki proces stawania się Kazania centrum religijnym rosyjskich muzułmanów. Co ciekawe też, z czego nie zawsze wszyscy zdają sobie sprawę, to w czasach Związku Radzieckiego ta tożsamość religijna i narodowa też nie została jakoś całkowicie wykrzewiona. I to też jest ciekawe, wcale odgórne konstruowanie tożsamości narodowej wcale nie jest zjawiskiem postsocjalistycznym, nie jest fenomenem postsocjalistycznym, ponieważ jak się okazuje, we wczesnym okresie istnienia Związku Radzieckiego autorytety używały takiej specyficznej polityki podziału, żeby rozdzielić muzułman w Związku Radzieckim na grupy, które były na tyle duże, żeby ta religia i ta odmienna etniczna tożsamość i tożsamość religijna nie zaginęły, ale żeby były na tyle małe, żeby mogły być w całości kontrolowane przez centrum. Także rzeczywiście zarówno język, jak i tożsamość nie zniknęły, czego dobrym wyrazem jest spis ludności z 1979 roku, w którym przyznało się do narodowości tatarskiej, tym samym stając się trzeciej po zwanej wielkości narodem turkijskim w kraju. Język tatarski miał jednak ten problem, że na przełomie, w okresie XX wieku przeszedł aż trzy alfabety. Czyli u progu XX wieku, kiedy powstały pierwsze wydawnictwa tatarskie, które zajmowały się drukowaniem w języku tatarskim, ten język był zaadaptowanym do języka tatarskiego językiem arabskim. Potem w wyniku odgórnej decyzji władz musiał przekształcić alfabet na łaciński, a potem jeszcze na cyrylicę. Tutaj przyniosłam, Państwu pokażę, jak język tatarski wygląda na piśmie. Nie wiem, czy to jeszcze pod cyrylicą, ale bardzo mi wydane rosyjskie, tatarskie bajki w języku rosyjskim i języku tatarskim. Także po upadku Związku Radzieckiego przez cały teren Bloku Wschodniego przeszła taka fala odrodzenia narodowego i oczywiście ona też nie ominęła Tatarstanu, a nawet stał się on jednym z liderów etnicznego separatyzmu w Rosji. I we wczesnych latach 90. Tatarstan osiągnął znaczny sukces w budowaniu niezależnego państwa. Tam nawet udało mu się wprowadzić swoiste warunki autonomii, jak własną politykę fiskalną, jak własny system edukacji, system zdrowia. No i też Tatarstan zaczął forsować swoją pozycję lidera wśród rosyjskich republik, jeśli chodzi o etniczne odrodzenie. Ale co ciekawe, właśnie polityką Tatarstanu, czy też tym lokalnym elitą, które odpowiadały za to wszystko, co tam się dowiedziało, udało się uniknąć otwartego konfliktu, jak to stało w innych regionach Bloku Związku Radzieckiego, jak Kaukaz czy Republika Tuwy. Dlaczego o tym mówię i dlaczego taki wstęp o tej kulturze tatarskiej? Dlatego, że właśnie w latach 90., kiedy Tatarstan starał się tę swoją autonomię usankcjonować, Kazan, czyli jego stolica, stała się takim symboliczną egzemplifikacją, symbolicznym wyrazem po pierwsze wielonarodowej Federacji Rosyjskiej, a po drugie tej kultury
tej kultury Tatarów. I te przeobrażenia w krajobrazie miejskim stały się bardzo wyraźne i służyły temu konkretnemu celowi, żeby właśnie tę autonomię podkreślić. Obok pokazania takim interesującym miastem na tym terenie jest Tarn Beskony. Oba te miasta właśnie poszukiwały w tych latach 90. drogi zredefiniowania tego miejskiego krajobrazu w celu odseparowania się trochę od tej rosyjskiej czy sowieckiej kultury. I nawet jeden z badaczy tego regionu nazwał to zjawisko tataryzacją krajobrazu miejskiego, czyli właśnie wprowadzeniem takich elementów krajobraz miejski, które miały na celu zdobycie społecznego wsparcia i zaufania, by następnie już za pomocą społeczeństwa pozyskiwać inwestorów i realizować konkretne projekty w przestrzeni miejskiej. Co ciekawe, taka wówczas w Kazaniu i w Tatarstanie następowała masowa mobilizacja wokół islamu, ale nie dlatego, żeby symbolizować jakieś wykreowanie państwa islamskiego, tylko po prostu było to łatwiejsze dla Tatarów swoją własną tożsamość zbudować właśnie wokół religii. To nie tylko chodziło o państwo islamskie, ale o państwo tatarskie. I takim głównym symbolem tego właśnie przekształcania krajobrazu miejskiego jest meczet Kul Szalik. Tutaj pokażę na zdjęciu. To jest jeden z największych meczetów na świecie i w Rosji. Został on wybudowany w 2005 roku, ale praktycznie już w latach 90. w ramach tych wszystkich dyskursów zaczęto myśleć, jak można by było oddać w przestrzeni miejskiej pamięć tym, którzy żyli tutaj przed najazdem Iwana Groźnego. No i ówczesny kandydat na architekta miejskiego pomyślał, że dobrym pomysłem byłoby odbudować meczet Kul Szalik, który istniał na Kremlu, a został właśnie przez rozbiór Iwana Groźnego zniszczony. No i rzeczywiście ten projekt zyskał słuszną akceptację i bardzo mocno zaczęto lobować na jego rzecz. Co ciekawe, meczet Kul Szalik musiał stanąć na kazańskim Kremlu, który jest ewidentnym takim symbolem właśnie tej władzy rosyjskiej. To jest Litewska kazańskiego Kremla. Ale jednocześnie lokalni politycy starali się zachować taką równowagę i to też właśnie pobrzmiewa w tych wszystkich wypowiedziach mieszkańców miasta, kiedy oni mówią, że muzułmanie i chrześcijanie żyją na tym terenie w pokoju. To, że obok, że kiedy prezydent Republiki Tatarstanu wyraził zgodę na budowę meczetu i on tam rzeczywiście powstał, no to tym samym, żeby uniknąć zarzut, że tutaj islamowi udziela się specjalnych względów, obiecał, że przywróci do sposobu zwiastowania na terenie Kremla. No i sobór też rzeczywiście został odrestaurowany. Meczet Kul Szalik na kazańskim Kremlu został otwarty w 2005 roku i to była bardzo symboliczna też data w historii Kazania, ponieważ wtedy Kazania wchodzi w 2003. Data była dosyć krytycznie przyjmowana przez różnych mieszkańców, przez mieszkańców miasta, no bo oczywiście tysiąclecie Kazania trudno wyznaczyć taką datę, kiedy miasto konkretnie skończy 1000 lat, ale w tym całym jubileuszu chodziło nie tyle właśnie o upamiętnienie historii miasta, ale znowu o uzyskanie jakichś konkretnych politycznych efektów. Więc to tysiąclecie Kazania było jakby takim zwieńczeniem tej całej polityki właśnie tataryzowania przestrzeni miejskiej. No i w ramach tysiąclecia
poczyniono szereg inwestycji, ponieważ, co istotne, był to też sposób na zdobycie środków z federalnej kasy. Więc po 1000-lecie rzeczywiście miasto się zmobilizowało, żeby dokonać licznych inwestycji, rewitalizacji. Tutaj na zdjęciu dość kiepsko widać, ale to jest Muzeum 1000-lecia, które specjalnie na tę okoliczność budowano i kupowano. I to jest pewien kompleks w samym centrum Kazania, który przedstawia tę historię Kazania właśnie z naciskiem na rdzenność, na długą trwałość tej kultury tatarskiej, wnętrze właśnie tutaj jest taki bohater też narodowy Tatarstanu, czyli poeta Tukaj. No oczywiście nie ulega wątpliwości, że te inwestycje pochłonęły ogromne środki i siły przede wszystkim, ale też one bardzo mocno przeobraziły tę przestrzeń miejską. Mówiło się dużo o rewitalizacji miejsc, o rewitalizacji miasta. Został powołany specjalny federalny program na zachowanie rozwoju historycznego centrum Kazania, ale jak pokazała to praktyka, to zachowanie historycznego centrum odbyło się w małym stopniu lub wcale, ponieważ żeby zrealizować takie właśnie wielkie inwestycje, jak to Muzeum Tysiąclecia, wyburzono część starej zabudowy, czyli tej autentycznej zabudowy. Oprócz muzeum jeszcze dzięki tym federalnym środkom pozyskanym na to wydarzenie wybudowano inne, bardziej kontrowersyjne obiekty, jak na przykład hipodrom albo zimowy kompleks sportowy. No i tutaj rzeczywiście takie krytyczne głosy też wystąpiły wtedy w mieście, że ze środków na ratowanie dziedzictwa sponsoruje się hazard, no bo to dla wyścigów konnych jakkolwiek nie byłby związany z rewitalizacją i z jakimiś tam inwestycjami w mieście, no z dziedzictwem niewiele ma wspólnego. Więc w momencie, kiedy przygotowywano miasto pod obchody tego tysiąclecia, na które zresztą zaproszono bardzo znanych gości, i to właśnie podobno tam pierwszy raz Władimir Putin powiedział o Kazaniu przez trzecią stolicą Rosji. To też było argumentem dla późniejszych decydentów, żeby ten znak zarejestrować, że sam Władimir Putin tak nazwał Kazan. Więc w tym czasie, kiedy politycy, decydenci, jakoś tam konkretne grupy władze realizowały swój projekt w przestrzeni miejskiej, ta przestrzeń miejska z drugiej strony była niszczona. I aktywiści miejscy, którzy wtedy dość sprawnie działali, przede wszystkim dokumentując te znikające niemalże w mgnieniu oka obiekty, czy też prowadząc wycieczki dla turystów, żeby to dziedzictwo Kazania popularyzować w jakichś takich oddolnych staraniach, bardzo ubolewali nad tym, co się dzieje. I co ciekawe, wtedy nastąpiła też taka interesująca dla Kazania takie interesujące zdarzenie, że jedna właśnie z lokalnych aktywistek, członkini Towarzystwa Ochrony Zabytków, dziennikarka, też miłośniczka tej autentycznej architektury Kazania, Olesia Botusowa, zaprosiła na jedną z takich wycieczek, że tutaj już niewiele tego autentycznego dziedzictwa zostaje i co możemy z tym wszystkim zrobić. No i prezydent zaprosił tę aktywistkę do swojego gabinetu i ona została jego pomocnicą i teraz zajmuje się właśnie tym autentycznym dziedzictwem, odpowiada gdzieś tam za restaurację tego obiektu. Jednak tak naprawdę w Kazaniu za to dziedzictwo, odpowiedzialność za to dziedzictwo tak naprawdę leży w rękach aktywistów. I kolejnym takim ciekawym wydarzeniem, jakie gdzieś tam
przestrzeni tego miasta można odnotować, jest działanie aktywistów skupionych wokół festiwalu Tom Sawyer Fest. Tom Sawyer Fest został pomyślony w Samarze w 2014 roku i był on wynikiem takiej niezgody na to, żeby stare budynki na terenie miasta, które leżą w prywatnych rękach, więc nie są obiektami dziedzictwa narodowego, niszczają, ulegają powolnej degradacji, praktycznie się nimi nie zajmuje, więc rękami wolontariuszy postanowiono te obiekty restaurować. Dość szybko informacja o tą swojej kwestii przyniosła się do Kazania i tutaj lokalni aktywiści wokół tej idei zbudowali taką mini strategię właśnie ratowania tego niszczonego dziedzictwa i od 3 lat wybierają budynki, które w ramach kolejnych edycji będą restaurować. No i na czym taka restauracja polega? Aktywiści wysyłają list, zostawiają w skrzynce w domu list dla mieszkańców z pytaniem, czy oni zechcą się udział w tym projekcie i zgodzić się na odnowienie rękami wolontariuszy ze środków od prywatnych inwestorów. No i potem, jeśli taka zgoda zostaje przez mieszkańców wyrażona, no to aktywiści pojawiają się tam i tutaj właśnie mam zdjęcia. Ten dom został odnowiony w ramach tej akcji w tym roku. Więc lokalni aktywiści no nie są tak spektakularni jak decydenci i tutaj na zasadzie pobudzania miejskiego aktywizmu oddolnie, skupiania wokół siebie mieszkańców, też prób wytłumaczenia im, o co tak naprawdę chodzi i zwrócenia uwagi, że to dziedzictwo jest rzeczywiście cenne, starają się gdzieś tam wpłynąć na zmiany w przestrzeni miejskiej. Ponieważ jednocześnie z działaniami aktywistów w mieście Kazaniu realizowane są strategie rozwoju na wielką skalę przy pomocy mega eventu. I to jest też jedna ze strategii, z której słynie Kazań, czyli pozyskiwania środków na inwestycje przy pomocy takich wydarzeń jak Uniwersjada w 2013 roku, czy Mundial w 2018. O tym także rzeczywiście taka strategia rozwijania miasta przy pomocy mega eventów jest też zjawiskiem w miarę globalnym i rzeczywiście to się dzieje na całym świecie. Jest to dosyć popularny sposób na przyciągnięcie do miasta turystów. Kazań wyspecjalizował się w tego typu wydarzenia właśnie przez organizację wspomnianej już Uniwersjady, o której organizację Kazan ubiegał się od lat 2000. No i najpierw przegrał tę rywalizację o organizację Uniwersjady z chińskim Shenzhen, potem w kolejnym już konkursie udało się uzyskać to miano gospodarza. No i rzeczywiście za Uniwersjadą też poszły kolejne zmiany w przestrzeni miejskiej, poszły kolejne inwestycje. Sami mieszkańcy wspominają, że to był rzeczywiście dość przełomowy moment w ich mieście, ponieważ nie tylko budowano dzielnie Uniwersjady, czyli wioskę olimpijską, która teraz jest akademikiem dla studentów Uniwersytetu Kazańskiego, no ale też zrewitalizowano ulicę,
zbudowano sieć szybkiego tramwaju, zbudowano stadiony i tak dalej. No i to oczywiście były ogromne koszta, ale też w przeciwieństwie do wielu innych miast, gdzie po zakończonych igrzyskach ta infrastruktura gdzieś tam niszczeje i generuje długi, tak w Kazaniu właśnie taki projekt rozwoju przez mega event stał się stałym elementem miejskiej polityki. I po uniwersjadzie głoszono tam jeszcze inne międzynarodowe imprezy sportowe. Także obok tej trzeciej stolicy Rosji mamy tutaj jeszcze markę, jak okazał się, trzecia sportowa stolica Rosji. Gdzieś tam jeszcze w innych niszowych kręgach są działania aktywistów. No i krytycznie oczywiście odnoszą się niektóre osoby do obecności w szeregach prezydenta takich aktywistek, jak właśnie związana z festiwalem Tomsy-Festowalsa, ponieważ uważa się, że to służy tak naprawdę ociepleniu jego wizerunku i kreowaniu takiej polityki miejskiej, która jest przyjazna mieszkańcom, a i tak na własną rękę realizuje się jakieś tam swoje zamiary. Ale jednak gdzieś tam gdyby nie to współistnienie i współdziałanie tych różnych decydentów, to być może w ogóle nie można by mówić o pewnych procesach rewitalizacji. Kolejnym dosyć dużym projektem, który teraz lokalni politycy realizują też w ramach tej strategii kreowania takiego przyjaznego dla turystów miasta, jest projekt Parki Sfery Tatarstanu. I on się wiąże też z rewitalizacją przestrzeni publicznej na szeroką skalę. I to jest też coś zupełnie nowego, co się wydarzyło w Kazaniu, ale też w innych miastach Tatarstana, czyli ożywienie dotychczas zaniedbanych przestrzeni zielonych. I tutaj znowu krytyka pod adresem prezydenta i jego pomocnicy Natalii Fischmann, która się tym zajmuje, opiera się głównie na tym, że ta cała rewitalizacja terenów zielonych, tutaj akurat biały, bo to była zima, służy bardziej ocieplenie kierunku prezydenta niż rzeczywistym jakimś tam korzyściom dla mieszkańców. No ale jak to rzeczywiście przełoży się na wymierne efekty, będę mogła się przekonać podczas kolejnego roku wyborczego. Rzeczywiście w mieście cały czas realizuje się takie spektakularne inwestycje, jak na przykład Muzeum Panorama Kazania, które pochłonęło ogromne koszta i jest to bardzo nowoczesne muzeum multimedialne, które na przykład tutaj to nie słowo widać, ale to jest panorama Kazania o wielkości 17 metrów kwadratowych, która przedstawia całe miasto w rytmie dobowym, czyli takie wizualne efekty pokazują tam od wschodu słońca do zachodu całą przestrzeń miejską. No i oczywiście też ten projekt spotkał się z krytyką mieszkańców jako taka laurka, coś dla turystów. Zresztą to muzeum się też nie należy, więc raczej jest nastawione na gości z zewnątrz, a nie na mieszkańców.
No ale rzeczywiście gdzieś tam w taki, a nie inny sposób te federalne środki są, są w Kazaniu, są w Kazaniu inwestowane. Obok programu Parków i Skwerów pojawiła się też taka idea, żeby promować Kazań jako nowoczesne miasto, które zachęca osoby, które z niego wyjechały do powrotu, czy też zachęca innych do przyjazdu. No i częścią tego programu Parków i Skwerów było również powołanie takiego lokalnego medium, które miałoby opisywać na bieżąco to, co się w Kazaniu, co też tam nie dzieje. I rzeczywiście powstał lek, który skupia wokół siebie dosyć młodych dziennikarzy i przedstawia to miasto w taki sposób, w dość nowoczesny i dotychczas niespotykany w Kazaniu sposób, czyli z punktu widzenia miejsc, które się tam otworzyły, z punktu jakichś tam wydarzeń kulturalnych, ale też dość krytycznie opisuje wszelkiego rodzaju decyzje, które zapadają na arenie. Także obok tego, obok tej odgórnej miejskiej polityki, która gdzieś tam przyjęła sobie za cel wykreowanie miasta tętniącego życiem, miasta interesującego, ale przede wszystkim nowoczesnego, cały czas w Kazaniu działają różne inicjatywy oddolne. I obok właśnie tą Sylwestru jest tam jeszcze taka lokalna inicjatywa jak Jelly Fest, czyli święto Tatarów. Tutaj jest targ tatarskiego rękodzieła i prelekcje, spotkania w języku tatarskim, koncerty, też współczesnej muzyki tatarskiej. Jak mówią organizatorzy tego festiwalu, głównym celem jego jest pokazanie tej kultury tatarskiej jako kultury nowoczesnej, bo kultura niekoniecznie związana tylko z folklorem wsią czy islamem, ale też przede wszystkim kultury miejskiej, kultury, która żyje współczesnymi problemami i kultury gdzieś tam odpowiadającej na współczesne potrzeby mieszkańców. Także wiele tych strategii, które konkretni aktorzy społeczni podejmują, materializuje się w jakiś sposób w tej przestrzeni miejskiej Kazania. I może ja poproszę o Państwa pytania. Ja bardzo chętnie, bo do tego akurat. Dobrze, nie. Przepraszam, się wybiłam. Ja chciałam spytać, bo to się nazywało Jadid Festival i oni naprawdę to prezentowali jako festiwal kultury tatarskiej, a nie jakby festiwal, czy tam no, jakieś tam spotkanie dotyczące Jadidów? W sensie, no Jadidy. No ale skąd ta nazwa? No, bo jakby Jadidy, tylko nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. To jakby jeden z ruchów, w islamie, taki bardziej reformatorski, bardziej elitarny i tak dalej, który prezentujący, już też, który od dawna i w Tatarstanie i w innych miejscach w Rosji miał jakichś tam zwolenników. I to chyba, znaczy, bo raczej ta nazwa chyba nie jest przypadkowa. Nie jest przypadkowa, bo właśnie tak jak mówisz, rzeczywiście ten reformatorski ruch islamski związane z dżihadyzmem zakłada taką dość dużą liberalizację islamu. Mm-hmm. Więc to nie jest przypadkowe, ponieważ gdzieś to współgra z tą wizją zarówno islamu, jak i kultury tatarskiej, jako kultury współczesnej, jako kultury nastawionej na po pierwsze na liberalizację, ale też na takie wątki oświeceniowe, czyli nie dogmatycznej, nie radykalnej. Więc rzeczywiście to nawiązanie do
tutaj głową wystąpił, który zresztą w Kazaniu przez szkołę i przez duchowych muzułmańskich, którzy tę gałąź islamu wyznają do granicy. Jest to, że to jest dość taki elitarny ruch, on jakby nie... szerzej nie jest propagowany przez duchowe uprawienie. No właśnie, to jest w takim sensie ciekawe, na ile to było tak mainstreamowo włączone, jak ludzie to odbierali, bo ludzie zwykle nie wiedzą, kto to są dżawici. Tak, w sensie tak w średnim, wśród mieszkańców, prawda? No sam ten sprawę nie mówię, bo ludzie mówią tylko o religii, ale też o różne aspekty tego, które rozumiem. Aktywiści z tego festiwalu chcieliby tę kulturę tatarską bardziej widzieć w przestrzeni miejskiej, ponieważ rzeczywiście ta tataryzacja przestrzeni miejskiej, która się odbyła w latach 90. i później, często zarzuca się jej, że ona przyszła właśnie z tych peryferii, że to jest taki wiejski islam, że to jest ten osiedlony islam, który właśnie bazuje bardziej na kulturze ludowej, czy jakieś tam nieprodukowanej. A ten festiwal no nie zgromadził tłumów. Aha. Wiadomo. Ale ciekawe w ogóle, że się odbył, że tak. To, że bardzo nie miałem nic przeciwko. Dziękuję. Zastanawiam się na tym, które wyjście w kontekście, czy tam była jakakolwiek tradycja wcześniej, czy to jest po prostu absolutnie. Nie. To był po prostu, to jest właśnie taki jeden ze sztandarowych przykładów tego, jak w ramach takich dużych inwestycji często się po prostu, nie wiem, czy powinna użyć tego słowa, bo to nie jest gotowe, czy to ocenia, nie ładuje tak naprawdę muzyczne pieniądze. To są spektakularne inwestycje, które potem są takimi laurkami ustawionymi władzy. Czyli my możemy się poczucić, że akurat to stanęło, to jest bardzo wymierne. Kojarzone gdzieś tam z nowoczesnością, czy z jakimś tam dobrobytem. Oczywiście, że łatwiej jest wykazać jako osiągnięcie zbudowanie takiego kompleksu, niż na przykład właśnie dofinansowanie rewitalizacji starych budynków, czy dofinansowanie szpitali, ponieważ w ramach tego programu zachowania dziedzictwa, który towarzyszył obchodom tysiąclecia Kazania, zakładano jeszcze inne inwestycje właśnie, na przykład sfinansowanie uzdatnienia wody w mieście, czy sfinansowanie szpitali, ale z nich już nie wywiązano, tylko właśnie wywiązano się z takich bardziej spektakularnych. Pewnie tyle mogli nawiązać, że Tatarzy jakby tak tradycyjnie te konie hodowali. W tym sensie pewnie władza znalazła jakąś narrację do tego, żeby uzasadnić tor wyścigów konnych, bo ta konina gdzieś tam istniała, nawet jako mięso spożywane w sumie w islamie zakazane, ale Tatarzy jakoś tam kulturowo jednak tą koninę do tej pory często dość spożywają, więc to też mogło jakoś tutaj być powiązane. No ale oczywiście to narrację zawsze można znaleźć do dowolnej inwestycji. Jak rozmawiałam właśnie z ludźmi związanymi z Jadid Westem, czy też z aktywistami miejskimi wywodzącymi się z kręgu kultury tatarskiej, no to oni ubolewają, że tego języka jest za mało. Jednym z postulatów właśnie Jadid Westu jest to, żeby ten język bardziej wszedł w przestrzeń publiczną. Jego nie jest, oczywiście ludzie mówią po tatarsku, ale w przestrzeni publicznej słuchać go znacznie rzadziej niż język rosyjski. Język tatarski jest oficjalnym językiem Republiki Tatarstanu, tak? Więc on widnieje na tabliczkach, na ulicach, na przystankach, w jakichś oficjalnych przekazach. No a rzeczywiście jest go mniej niż języka rosyjskiego. W tym roku wyszło takie prawo,
dotyczący całej Federacji Rosyjskiej a propos nauczania języków narodowych i które znosi obowiązkowe nauczanie języka mniejszości obowiązującego w danej republice. I to też było dosyć kontrowersyjne, wzbudzało dużo dyskusji i też działania na rzecz zmodyfikowania tej ustawy, żeby właśnie tego kształcenia językowego ze szkół nie wyrzucić. No ale jak właśnie powiedział mi pomysłodawca Czerwitwestu, nauczanie języka tatarskiego w szkołach jest na dość niskim poziomie. Przyczyny tego są różne. No, przede wszystkim słabe wspieranie instytutów badawczych, które tym językiem tatarskim się zajmują. Jakieś tam słabe podręczniki, słabe przygotowanie nauczycieli do nauczania języka tatarskiego. Więc on sam stwierdził, że z jego punktu widzenia może nawet lepiej, że tak kiepsko nauczany w szkołach język tatarski, który uczniom, też Rosjanom, czy tam o pochodzeniu rosyjskim kojarzy się z przykrym obowiązkiem, zostanie z tej szkoły usunięty, że być może jakąś drogą do usankcjonowania tego języka w przestrzeni miejskiej, do bardziej wyprowokowania go w przestrzeni miejskiej, jest właśnie pomysł na przelanie tych środków z obowiązkowego nauczania języka tatarskiego na wspieranie wydawnictw, ośrodków badawczych i tak dalej. Ale to jest w ciągłym procesie, tak naprawdę. W Kazaniu rzadziej i trudniej usłyszeć język tatarski, ale już na wsi, na prowincji nie są językiem dominującym. Ciekawe zjawisko też nastąpiło w ramach Uniwersjady w 2013 roku, kiedy postanowiono właśnie tak wykreować takie przyjazne turystom z zagranicy miasto i zaimplementowano przestrzeń miejską obok nazw rosyjskich i tatarskich jeszcze nazwy angielskie. Także tych nazw nie przetłumaczono, a po prostu je transliterowano. Czyli na przykład turystów, którzy przyjeżdżali do Kazania, witał wielki napis Republika Tatarska. I po prostu no to nic nie znaczy, tyle że można przeczytać, jak to się wymawia po rosyjsku. A użycie angielskiego słowa republic chyba było nie, jeśli tam zadziało. Ktoś tam się pomylił. A chciałam jeszcze zapytać, na ile tym aktywistom, bo dla mnie to strasznie ciekawe, że aż tak bardzo się to w Kazaniu rozwinęło, właśnie taki aktywizm oddolny, że grupy takie oddolne działają i jakby wspierają tę rewitalizację, na ile one wchodzą w konflikt z, no, z takimi przedsiębiorcami, jednak z tym, że no, może w Tatarstanie pewne procesy wyglądają trochę lepiej niż w wielu innych miejscach w Rosji, niemniej nadal to jest Rosja. Więc no, wszelkie takie, czy afery korupcyjne, nie straszne afery, tylko po prostu gdzieś tam samozachwat ziemi, czy na przykład no, kupowanie po tańszej cenie tych miejsc w środku, na ile oni tutaj wchodzą w konflikt z tymi grupami biznesmenów powiązanych z władzą, a na ile to w ogóle jakoś tak się obok odbywa? No, myślę, że dobrą odpowiedzią na to pytanie jest skala na jakie to się odbywa. Tak naprawdę Tomsoyer Fest, czyli festiwal, który opiera się tylko i wyłącznie na sponsoringu wynikającym z datów i na pracy, bezpłatnej pracy wolontariuszy, to jest jedno z niewielu, jeśli nie jedyne narzędzie odrestaurowania tych wolnych. Więc rzeczywiście sam fakt, że pomocnica prezydenta działa jako aktywistka w takim projekcie i oni nawet nie odnawiają, nie restaurują tych domów, ale tylko odnawiają elewację, czyli ten zewnętrzny wygląd. To wam jest właśnie bardzo znaczące, kto tam rzeczywiście odpowiada za co i co się liczy. Tak właśnie ten projekt parki i skwery miał być takim wyjściem do ludzi, takim właśnie stworzeniem przestrzeni, zrealizowaniem przestrzeni konkretnie dla mieszkańców, nie dla inwestorów. No, na ocenę tego projektu
zostawiam sobie jeszcze trochę czasu, zwłaszcza po powrocie z tego mojego głównego punktu badawczego, gdzie będę się obserwowaniem tego konkretnego projektu i jego realizacją zajmować. Aczkolwiek perspektywy nie są pozytywne. Aha, czyli to... A środki islandzkie nie są angażowane? Bo na przykład na Kaukazie to się odbywa także dużo takich inicjatyw właśnie, żeby coś zrobić z parkiem, z taką przestrzenią publiczną. Jest też wspierana przez pieniądze, które przepływają przez to duchowne uprawnienie muzułmanów, czyli że oni też inwestują w przestrzeń. Tam oczywiście dużo więcej kasy jest w tych strukturach islamskich niż w Tatarstanie, gdzie tych muzułmanów jest jednak mało, znaczy takich, którzy będą płacić podatki na rzecz wspólnoty, ich w Tatarstanie nie jest dużo, ale czy w ogóle te środki islamskie jakoś są przez tych aktywistów takich miejskich rozpatrywane jako coś, co może potencjalnie pozytywnie się przyczynić do rozwoju przestrzeni miejskiej, czy w ogóle to jakoś nie było o tym mowy, jak pani z nimi rozmawiała? Jest o tym mowa. Na przykład w Tatarstanie organizują forum Forum Rosyjskich Muzułmanów i to jest dosyć duża też impreza, że tak powiem, która ma na celu właśnie taki zbudowanie sieci jakiejś wzajemnej wymiany. Meczet Kuszarik też miały sponsorować sfery duchowne i tutaj też duchowieństwo muzułmańskie dość mocno się przyczyniło do tej inwestycji. Więc tak, ale nie jest to główne źródło, ponieważ Tatarstan przede wszystkim korzysta ze środków federalnych. Oni też mają swoją własną rolę, więc jakkolwiek, co też jest ciekawe i specyficzne dla tego konkretnego miasta, jakkolwiek decydenci politycy nie staraliby się wykreować go jako miasta przyjaznego inwestorom i jakkolwiek by nie mówili, że oni to wszystko robią po to, żeby tych inwestorów przyciągnąć, to i tak sektor prywatny jest o wiele słabszy, jeśli chodzi o inwestowanie, o finansowanie tych wszystkich inwestycji, niż sektor państwowy. Jeszcze nie, no zapewne dlatego, że jednak tych muzułmanów takich aktywnych na Tatarstanie jest stosunkowo mało, mimo wszystko jakby tak liczbowo, procentowo. Takich, którzy byliby gotowi płacić ten zakiat czy podatek, który jest całkiem sporą kwotą, która mogła być sporą kwotą do budżetu, ale wydaje mi się, że właśnie nie wiem, na ile to oni płacą to, a ile nie płacą tak w zasadzie to coroczny podatek.